Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książek. To jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Zanim przejdziemy do konkretnych spółek, myślę, że warto przytoczyć taki jeden artykuł. Tutaj są dane z portalu WysokieNapięcie.pl, giełdowe ceny energii elektrycznej. No i te ceny prądów wstrzymują już pracę niektórych hut. Zawsze, jeżeli mamy podwyższenie cen, dochodzimy do takiego momentu, takiego pułapu, gdzie rynek nie jest w stanie tego przyjąć, nie jest w stanie tego przerzucić na klienta, no i to jest myślę, że takie największe zagrożenie obecnie, jeżeli chodzi ogólnie o całą gospodarkę. Mówimy tutaj o tym, że jedna z polskich hut ogranicza produkcję stali w godzinach, gdy musi kupować prąd po 2000 zł za megawatogodzinę, czyli dziesięciokrotnie drożej niż przed rokiem. To nie jest tylko problem Polski. We Francji w pierwszym tygodniu stycznia z tego powodu stanie huta cynku. Przemysłowcy boją się ucieczki miejsc pracy do Polski. Dalsze, jeżeli chodzi o produkcję stali, cementu, w Chinach już spadła. Dalsze spadki są spodziewane w 2022 roku, no i to jest duży problem. Jeżeli mamy sytuację, w której huty mają ogromne koszty, muszą no, być rentowne, czyli muszą to przerzucić na klienta, no a ten klient końcowy jednak. Nie jest w stanie wszystkiego przyjąć, no i to jest bardzo duży problem, no którym myślę, że coraz mocniej narasta. No i jeżeli nie powstrzymamy tego wzrostu cen energii, cen surowców, no to to może być naprawdę przyczyna czegoś bardzo poważnego w 2022 roku. No ale myślę, że na ten moment nie ma co panikować, tylko po prostu trzeba to wszystko obserwować, jak to wygląda. Na pewno takie zatrzymywanie pracy ze względu na po prostu zbyt wysokie koszty jest czymś, no jednym z najgorszych elementów, jeżeli chodzi o um, ogólnie gospodarkę, więc no, to na to na pewno należy zwracać uwagę i to trzeba śledzić, jeżeli chodzi Właśnie o te, między innymi ceny energii elektrycznej, ceny gazu, czy też ceny surowców. No, głównie ta energia elektryczna, no bo tutaj mówimy o tym, że jest wiele biznesów takich energochłonnych na kolejne, kolejne jakieś podatki, kolejne daniny odnośnie właśnie energii elektrycznej. Oprócz tego wzrost samej ceny energii elektrycznej, te wszystkie opłaty mocowe, wszystko razem wzięte naprawdę daje ogromne koszty. No i po prostu huty nie są w stanie tego już przerzucić w 100% na klienta. Bo klient już stwierdza, że nie jest w stanie tyle zapłacić, no i to jest naprawdę taki mocny przyczynek do tego, żeby zaczęło się jakieś hamowanie gospodarki. Więc tutaj myślę, że na to warto zwracać uwagę. A przechodząc do spółek, o których chciałem dzisiaj powiedzieć, no to na początku Wielton. Wielton które zajmuje się produkcją przyczep, produkcją naczep, tutaj naczepy, przyczepy niskopodwoziowe, też różnego rodzaju inne naczepy. Oni mają dużo tych właśnie różnego rodzaju naczep, wywrotek w swoim portfolio. Duża spółka w swojej branży ma naprawdę bardzo duży udział w całym rynku. No i spółka Wielton. Ostatnio spadła z okolicy 12-13 zł, taki mocny był spadek na nawet okolice 9,30-9,40, teraz to jest jeszcze niżej 8,40, no to było spowodowane słabymi wynikami finansowymi, bo ile pierwszy, drugi kwartał były myślę, że dobre, no to już ten trzeci kwartał zdecydowanie poniżej konsensusu, zauważmy, zysk to minus prawie 60% gdzie przychody tylko minus 3%, czyli tutaj biorąc pod uwagę skalę działalności spółki jest wszystko ok, to minus 3% to nie jest żaden, żaden duży minus, no ale już jeżeli chodzi o rentowność no to jest naprawdę bardzo słabo. No, i spółka powiedziała, że głównym powodem tego, że w tym trzecim kwartale była taka słabsza rentowność, no to nie jest po pierwsze problem, że cała branża automotyw pozostaje pod silnym wpływem wzrostu cen surowców, zakłóceń, no i też jest ta płynność, jeżeli chodzi o dostawy komponentów. Płynność dostaw komponentów też jest pod dużym znakiem zapytania. No, i to jest coś, co miało bezpośredni wpływ na marżę spółki Wielton, na to, że ta marża się bardzo mocno zmniejszyła. Patrząc na to, jak to wyglądało przez ostatnie kwartały, no to zauważmy 2020 dużo słabszy, no ale już 2021 widzimy, że jest takie mocne odbudowanie tego i zysku netto, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o przychody, no ale ten ostatni kwartał zdecydowanie odstaje od tego, co Wielton pokazywał poprzednio, no tak naprawdę, żeby były też takie same, żeby zobaczyć, kiedy był taki sam zysk netto, nie licząc tego 2020 bardzo no, nieprzewidywalnego roku. No to mamy zysk netto na poziomie trochę ponad 5,5 miliona złotych, więc trzeba by się cofnąć do 2015 roku. Ostatnio, nie licząc tego 2020, ostatnio tak niski zysk był właśnie był właśnie w tym kwartale. No pod względem przychodów, jak mówię, tutaj nie mamy co się przyczepiać absolutnie do spółki Wielton, oni cały czas się rozwijają cały czas zwiększają te wolumeny i no i tak naprawdę gdyby nie ta pandemia, to myślę, że teraz byłoby jeszcze więcej, tu nie byłoby żadnego, żadnych spadków, spokojnie ponad 2 miliardy w 2020 by wyrobili, gdyby właśnie nie ta, nie ta pandemia, ale już wracają na dobre tory pod względem przychodów, pod względem skali działalności. No jeżeli chodzi o tę rentowność, to tutaj są problemy w tym trzecim kwartale, były problemy w trzecim kwartale, no i bardzo możliwe, że te problemy jednak w czwartym kwartale też tutaj dalej, będą no patrząc na rejestrację naczep i przyczep. No to od stycznia do listopada zarejestrowali prawie 100% tych naczep i przyczep więcej niż w 2020 roku oczywiście no jest to takie porównywanie do roku bardzo wyjątkowego, no ale zawsze, zawsze jest to informacja na plus, no stąd też te zwiększone przychody, między innymi oczywiście. No i Wielton obserwuje w czwartym kwartale silny popyt i ma wysoki portfel zamówień. Tutaj informacja jest jasna, o przychody nie mamy co się martwić. Przychody tutaj powinny być na cały czas bardzo dobrym poziomie, chociaż jeżeli chodzi o te marże, to co się stało w trzecim kwartale, może się to rozlać na kolejne kwartały, na czwarty kwartał, no i też możliwe, że na początek 2022 roku. Tutaj prezes mówił, że perspektywy są optymistyczne, choć trend wzrostu cen surowców i komponentów oraz ograniczona dostępność może utrzymać się w pierwszej części przyszłego roku. No i to jest myślę, że coś takiego negatywnego, co w tym momencie dyskontuje rynek. Po tym pierwszym takim uderzeniu, gdzie po prostu to było zaskoczenie słabymi wynikami finansowymi, mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, że te słabsze wyniki finansowe, pod względem oczywiście zysku netto, ja to jeszcze, jeszcze raz chcę powtórzyć, że jeżeli chodzi o wielton, tutaj przychodowo jest naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ten zysk netto, no to te kolejne kwartały dalej mogą być właśnie pod presją tego, tego słabszego wyniku netto. No i mówią tutaj o tym, że właśnie grupa jest pod presją, pod presją wzrostu cen surowców, komponentów, to niezwykle istotny czynnik wpływający na naszą działalność w wszystkich kluczowych rynkach, wywierającą presję na nasze marże, bo pamiętajmy o tym, że spółka Wielton to jest spółka, która działa międzynarodowo, ona się właśnie w ten sposób między innymi rozwija, poprzez takie też międzynarodowe akwizycje, więc to jest coś, co Wielton wyróżnia. no Jak mówię w swoim, w swoim segmencie jest to jedna z największych spółek. Więc tutaj myślę, że myślę, że to działa akurat na jej plus. Zawsze duży, może więcej, no a jeżeli mamy takie trudne czasy, to też duzi gracze szybciej się z tych problemów wydostają, więc to jest na pewno duży plus. plus. W tym momencie mówimy o tym, że podtrzymują prognozy 2,4 miliarda przychodów, wolumen 20 tysięcy sztuk. No teraz mają okolice 16 tysięcy sztuk, więc to nie będzie ciężkie rzeczywiście zrobić te. 2,4 miliarda, znaczy nie będzie ciężkie pod takim względem, że po prostu trzeba podtrzymać to, co było ostatnio, no bo cztery ostatnie kwartały to jest 2,4 miliarda, więc jeżeli podtrzymamy to, co było, no to już mamy to zrobione, więc tutaj biorąc pod uwagę Wielton, myślę, że to jest cel całkowicie do osiągnięcia, i jeżeli chodzi o przychody, i jeżeli chodzi o ten wolumen pod względem, pod względem sztuk, czyli 20 tysięcy. 20 tysięcy sztuk. Oczywiście, jeżeli chodzi o rentowność, marże, no to tutaj jest już dużo większy problem. No i to prawdopodobnie rozleje się też na czwarty kwartał. No i bardzo prawdopodobne, że pierwszy kwartał 2022 też będzie właśnie pod tym, pod tym, pod tą presją wzrostu cen surowców i wzrostu cen komponentów. Więc to jest na pewno taki minus który będzie jeszcze w najbliższych, no, co najmniej dwóch kwartałach, myślę, że, myślę, że nawet, nawet więcej niż w dwóch kwartałach, dwa kwartały na pewno, a później prawdopodobnie, prawdopodobnie też w mniejszym stopniu, jeżeli to się wszystko y, usystematyzuje, no ale z drugiej strony wciąż będzie, będzie tutaj pewien problem, no a jeżeli chodzi o Wielton, jeżeli chodzi o przychody, to nie mamy się czego martwić, Wielton powiększył swój biznes o fabrykę też w Hiszpanii, Wielton jak mówiłem, rozwija się też poprzez te takie zagraniczne przejęcia. No i Wielton podpisał umowę na nabycia 80%, 80 udziałów w spółce Guillén Desarrollos Industriales z siedzibą w Hiszpanii, 4,6 miliona euro. No i tutaj mówimy o tym, że mają 80% udziałów w firmie Guillén Desarrollos Industriales i jeszcze będą musieli zapłacić 20%, no, za 20 udziałów za cenę obliczoną w oparciu o wskaźnik 6,5 razy EBITDA spółki. Guillermo Desarrollos Industriales. Za rok 2025. To nie jest nic dziwnego, że spółka Wielton właśnie w ten sposób się rozwija. bo Jak mówiłem wcześniej, dokładnie to samo się działo. Oni działają międzynarodowo, więc tutaj nie ma nic dziwnego. No i ta, ta spółka to jest szósty producent przyczep i naczep w Hiszpanii. Sprzedaż 600 sztuk naczep, przyczep rocznie. Przychody w tym momencie 16 milionów euro. No i oczywiście chcą tutaj zwiększyć tę. Liczbę tych przekazanych naczep i przyczep w ocenie wieltonu posiadana przez. Guillain Desarrollos Industriales. Baza yy, pozwala na zwiększenie skali produkcji w najbliższych latach. Chcą robić 1600 sztuk w 2025 roku. Przychody ze sprzedaży około 40 milionów euro. No, czyli tutaj mocny wzrost, no, ale rozłożony oczywiście, na, rozłożony oczywiście na lata. W tym momencie to jest 600 sztuk, chcą mieć 1600 w 2025 czyli jeszcze jeszcze kilka lat do, do tego żeby rozwinęli się tak mocno, no ale to nie jest nic dziwnego, jak mówię w ten sposób właśnie Wielton się rozwija. Minusem jest oczywiście to, że ten zysk netto może być słabszy w tym czwartym kwartale po ten czwarty kwartał 20 roku był już na takim dobrym poziomie gdzie już było to odbicie po pandemii no i ten pierwszy kwartał 21 też tutaj 22 oczywiście może być właśnie pod presją tego, tego wzrostu cen pod względem jak mówię przychodowym wszystko tutaj powinno być w jak najlepszym porządku a jeżeli chodzi o inne spółki, no to myślę, że taki ciekawy podmiot Aileron. Chyba o nim nie mówiłem, albo nawet jak mówiłem to dosyć dawno. Spółka, która działa w obszarze IT, no i jeżeli chodzi o te ich produkty, to jest na przykład Livebank, Ilumio, czyli takie to jest produkty, usługi dla branży hotelowej. No i tutaj mówimy o tym, że oni działają właśnie w tej branży finansowej, też telekomunikacyjnej poprzez Software Mind. No, ale z tym były takie pewne zawirowania w tym ostatnim roku, no bo jak sobie zobaczymy na wyniki finansowe Alieron, to jest spółka, która ostatnio wypłaciła dywidendę, wcześniej tego nie robiła, przez kilka ostatnich lat tej dywidendy nie było. Te wyniki finansowe, zauważmy, że się poprawiły. Okolice 200 milionów złotych przychodów. Za ten ostatni rok, za te ostatnie 4 miesiące, cztery kwartały, prezes mówi o tym, że jest całkiem realne przekroczenie 200 milionów złotych przychodów. No, trzeba powtórzyć to, co było w czwartym kwartale 2020 roku i troszeczkę jeszcze dodać i będzie już powyżej tych 200 milionów złotych. No ale można zauważyć jedną bardzo istotną rzecz. Po pierwsze, mamy wzrost tego zysku netto, ale do tej pory zysk netto i zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej to było to samo. Teraz już nie i zauważmy, że ten zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej, jest trochę niższy niż w 2020 roku, a to na to teraz tutaj głównie patrzymy. No i widać, że w drugim i trzecim kwartale te wyniki finansowe są słabsze właśnie pod względem zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej no, ze, względu, ze względu na to, że Aileron sfinalizował sprzedaż pakietu akcji Software Mind na rzecz Enterprise Investors. Więc tutaj ta. Umowa ta sprzedaż spowodowała, że już te in, różnego rodzaju podmioty, no mówimy tutaj o podmiocie Software Mind, nie jest już pod jurysdykcją Aileronu, to nie jest tak, że spółka z niego wyszła, absolutnie nie. Po prostu ponad 50% ma już inna firma. No i jeżeli chodzi o tę sprzedaż, no to. Enterprise Investors odkupili 26,7% software minda za 40 milionów i dokapitalizowali spółkę 70 milionami, no i przez to mają 50,2%. Ale Aileron w tej swojej spółce może powoływać dwóch spośród pięciu członków rady nadzorczej i zachowuje prawo powoływania prezesa zarządu. No i czy to jest dobre, czy to nie jest dobre? Pamiętajmy o tym, że jeżeli Tracimy część udziału w jakiejś spółce, czyli na przykład mamy 50%, teraz mamy 30, no to teoretycznie mniej zarabiamy. Ale jeżeli skala działalności się zwiększy, to to może być na plus. Bardzo często jest tak, że na przykład ktoś oddaje część jakiegoś biznesu po to, żeby inwestor go dokapitalizował. Żeby rozwinął skalę tego biznesu. I tutaj w, tej przypadku, w przypadku tej transakcji o to chodziło, a Jeleron tutaj mówi o tym, że wspólnie z Enterprise Investors planuje przejęcia o wartości 200 milionów złotych. Tu mówimy o dokapitalizowaniu tej spółki między innymi. No i te 200 milionów ma zostać przeznaczone na przejęcia. Więc to jest myślę, że coś bardzo interesującego. I nie można jednoznacznie moim zdaniem mówić o tym. Transakcji jako albo złej, albo dobrej, no zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy mniejszą część w tej spółce, ale ta spółka prawdopodobnie będzie się mocno rozwijać, między innymi poprzez akwizycję. Druga taka myślę, że istotna, pozytywna tym razem informacja to jest nabycie akcji własnych. I tutaj mówimy, że Dariusz Orłowski, członek Rady Nadzorczej, nabył te akcje własne. Tutaj 17 tysięcy akcji. Prawie 8 tysięcy akcji, łącznie 3 tysiące akcji, no za chyba tam 200 czy 300 tysięcy łącznie jakby to sumować więc to jest myślę, że takie dosyć istotne nabycie akcji. Dariusz Orłowski jest tutaj dużym akcjonariuszem, jeżeli chodzi o spółkę Aileron, ma 21,16%. Więc no patrząc yy, na to nabycie, może nie jest jakieś strasznie duże, no bo to jest tak naprawdę 1% tego, co on, co on ma, no ale z drugiej strony to jest wciąż 300, tam 200 czy 300 tysięcy złotych, więc moim zdaniem jest to informacja zdecydowana na plus, jeżeli chodzi o spółkę, yy, o spółkę Aileron. Yy, no i tutaj, jeżeli już mówimy o Aileronie, no to ma przedstępne umowy zakupu dwóch spółek. IT. No i tutaj mówiliśmy o tym, że Ayloran właśnie ma się rozwijać poprzez też akwizycję. No i... To robi, więc to jest na pewno plus, że tę strategię, którą określił sobie, jasno Aileron wypełnia, więc to jest na pewno duży plus. No wartość transakcji nie została podana, więc nie, nie wiemy, jaka to jest wartość tej transakcji. No ale widzimy, że już dwie y, spółki mają podpisane umowy zakupu, przedwstępne umowy zakupu, więc to jest moim zdaniem na, na plus. No i chcę tą przekroczyć 200 milionów przychodów, szukając przejęć w Ameryce Łacińskiej. Więc tutaj. Yy, to nie jest tak, że, że to jest spółka działająca tylko, tylko w Polsce czy w Europie, tylko też chce właśnie wychodzić na inne kontynenty. Więc tutaj mocna ekspansja zagraniczna. Patrząc na spółkę, mówią o tym, że czwarty kwartał to zazwyczaj 36-38% przychodów. W tym roku powinno być podobnie, więc tutaj te 200 milionów mogą przekroczyć. No, jak mówiłem, te 200 milionów są bardzo blisko. Trzeba po prostu powtórzyć to, co było w czwartym kwartale 2020 roku: 54-55 milionów złotych, jeżeli będą mieli, no to już przekraczają te 200 milionów złotych. Ten czwarty kwartał zazwyczaj. Był najlepszy w spółce, zauważmy, 2020, 2019, 2018, 2017 też te kwartały były najlepsze. No tutaj ten trzeci kwartał był wyjątkowo dobry, więc ja nie liczę na przebicie trzeciego kwartału. Liczę po prostu na to, że będzie te 55 milionów złotych, jeżeli chodzi o właśnie przychody za sam czwarty kwartał 2021 roku. No i jeżeli chodzi o spółkę, oni Podkreślają to, że zysk operacyjny oraz netto wzrosły bardzo mocno. Wynik netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej spadł o 20% ze względu właśnie na sprzedaż tego spółki Software Mind, która odpowiada za największy segment działalności, usługi budowy i utrzymania systemów informatycznych dla dużych klientów, m.in. z Ameryki i zachodniej Europy oraz Skandynawii. Więc tutaj. Biorąc pod uwagę spółkę, no to na to trzeba zwracać teraz uwagę, czyli na zyskne to akcjonariuszy jednostki dominującej. Tutaj też trzeba pamiętać o tym. Wcześniej na to nie zwracaliśmy uwagi, bo to było to samo, co zyskne, to teraz już jednak trzeba, trzeba tutaj zwracać na to uwagę. No i tutaj mówią o tym, że między innymi też jest trochę odbudowanie w tym segmencie branży hotelarskiej, no bo jednak te hotele były pozamykane. W pierwszym kwartale 2021 dużą część 2020 teraz już tak źle nie jest w branży hotelarskiej, więc skoro oni dają usługi dla branży hotelarskiej, to jest dla nich na pewno bardzo duży bardzo duży plus. Cały czas mówią o tych przejęciach 200 milionów złotych mają mają przekazać na przejęcia. No i jeżeli chodzi o spółkę w jeżeli chodzi o akwizycję, wzrost skali tej działalności, mówią, że w pierwszych kwartałach przyszłego roku do, dojdzie do, do tych różnych przejęć, do, do różnego rodzaju akwizycji. Oni chcą w ciągu w jak najkrótszym czasie, tak, wydać 200 milionów złotych właśnie na akwizycję, na przejęcia, więc tutaj myślę, że ten wzrost skali działalności będzie i to dosyć szybko. Już w tym momencie widzieliśmy te pierwsze umowy odnośnie właśnie, odnośnie tych akwizycji. Mówią o tym, że w Ameryce Łacińskiej też właśnie szukają jakichś różnego rodzaju podmiotów. Patrząc na, patrząc na spółkę, też mają nowy, może nie nowy segment, ale nowy produkt jak LiveBank. No i to jest taki plus moim zdaniem, że już mają dużego klienta na ten właśnie swój, swoją usługę LiveBank. Mówił, mówił o tym prezes, że LiveBank niedługo będzie mógł poinformować o pierwszych kontraktach. No i tutaj mamy informację, że podpisał umowy z PKO Bank Polski SA na właśnie tę usługę LiveBank w modelu cloud. No, i to jest pierwsza umowa. Ciężko powiedzieć, jak mocno będzie rentowna ta umowa, jak mocno będzie zyskowna. Ważne jest to, że w tym momencie mam już pierwszego dużego klienta. No, i dzięki temu już. Jeżeli ktoś inny będzie szukał właśnie tego typu usługi, oni mogą powiedzieć, patrzcie, jesteśmy my, my mamy tego dużego klienta bank PKO, no, który myślę, że jest bardzo rozpoznawalnym podmiotem, więc to może być takim motorem do tego, żeby spółka mogła znaleźć sobie więcej klientów właśnie odnośnie tej usługi LiveBank. Więc tutaj, jeżeli chodzi o, ogólnie o tą usługę, to jest w stanie LifeBank zastąpić fizyczny oddział banku lub innej instytucji finansowej przy zapewnieniu bezpieczeństwa środ środowiska zdalnej obsługi klienta, więc no, coś, co myślę dalej będzie się rozwijać. Ja wiem, że jest duża część klientów, no głównie starszych, którzy muszą przyjść do placówki bankowej, ale zauważmy, że coraz większa część młodych ludzi nie dość, że nie chcę przychodzić do różnego rodzaju miejsc, na przykład banków, to nawet się boi. Gdzieś czytałem ostatnio taką statystykę, że jednym z większych powodów do stresu w tam jakiejś młodej grupie wiekowej, chyba 15-18 czy 15-20, jest to, kiedy dzwoni ktoś do ciebie i jest nieznany numer. I to jest dla nich powód do stresu. Dla mnie to jest totalna abstrakcja. No, do mnie bardzo często dzwonią ludzie z obcych numerów. W 80% się okazuje, że to ktoś chce dać mi fotowoltaikę. No, ale widzimy, w jakim kierunku to zmierza, i te wszystkie takie aplikacje, czy wszystkie usługi, właśnie zastępujące fizyczne pójście do jakiejś placówki, myślę, że cały czas będą zyskiwać. No i tutaj Aileron ze swoim produktem LiveBank, myślę, że się w to bardzo dobrze wpisuje, więc tutaj spółka interesująca czekam i będę patrzył jak to będzie wyglądało jeżeli chodzi o te przejęcie no, z jednej strony będziemy mieli teraz mniejszy zysk dla akcjonariuszy jednostki dominującej, z drugiej strony mamy tutaj dosyć duże zakupy akcji własnych, oprócz tego czekamy na jakieś przejęcia, pierwsze przejęcia już tutaj były, więc myślę, że jeżeli chodzi o Aileron no, wygląda to interesująco, chociaż pytanie czy to już ten kwartał czy bardziej kolejne kwartały, mi się zdaje że bardziej kolejne kwartały będą pokazywały moc spółki coraz większą. Też liczę na to, że LiveBank będzie spotykał się z coraz większym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o rynek. No oczywiście będziemy patrzeć, czy nie będzie tam jakichś fakapów, czy tam nic złego się nie będzie działo odnośnie tego LiveBanku. Na ten moment nie mamy żadnych złych informacji. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. No to na pewno będzie taki kolejny motor napędowy dla spółki Aileron. No i jeszcze jedna spółka, o której chciałem powiedzieć. S Spółka, która jest na tym rynku gier mobilnych. Zauważmy, rynek gier mobilnych w 2021 roku większy niż pc i konsole razem wzięte. 90, tutaj miliardów, gdzie, gdzie jeżeli chodzi o PCT, to jest 35 konsole, konsole 49, więc tutaj ten rynek mobile jest większy od tych dwóch razem wzięty to jest na pewno moim zdaniem lekkie zaskoczenie, ale z drugiej strony no wszystko idzie już od pewnego czasu szło w tym kierunku. No i w. Na tym segmencie jest też spółka Boombeat. Spółka Boombeat, która właśnie robi gry mobilne. Bardzo interesujący segment, bo to są gry casualowe, czyli takie gry bardzo proste, w których nie musimy nic zapisywać, nic saveować. Wchodzimy, gramy, możemy sobie grać przez dwie minuty, możemy sobie grać przez dwie godziny. To jest bardzo taka wygoda i też daje moim zdaniem poczucie takiego. Takie złudne trochę poczucie, że my wejdziemy i zagramy chwilę. To znaczy, bardzo często mam na przykład tak, wiele osób myślę, że tak ma, że ma chwilę przerwy i chce coś zrobić. Nie wiem, powiedzmy pograć na telefonie, ale nie chce odpalać jakiejś gry, żeby się nie wciągać, bo ma chwilę tylko, więc odpali sobie taką grę casualową. No i taka jest pułapka, że bardzo często w tę grę gra się po kilkadziesiąt minut albo czasem kilka godzin, ale to nam podaje takie poczucie, że w każdej sekundzie mogę, mogę skończyć. No bo właśnie na tym polegałem te gry każualowe, i to jest segment, który bardzo mocno się w tym momencie rozwija. Jeżeli chodzi o zarobki Bombitu, no to z tych gier każualowych, no to to jest oczywiście są oczywiście reklamy, tak? Tutaj chodzi głównie o to, że na przykład nie wiem, mamy sytuację, w której jeżeli umrzemy, no to za to, że możemy się wskrzesić, trzeba obejrzeć reklamy albo za jakieś dodatkowe pusty trzeba obejrzeć reklamy. Na tym właśnie zarabiają gry każualowe, i też m.in. Bumbit, chociaż to nie są tylko gry każualowe, ale w dużej mierze na pewno. Dlaczego mówię o spółce Bumbit? Spółka Bumbit miała taką sytuację, w której jej przychody miesięczne bardzo mocno rosły i za tym też szedł wzrost kursu akcji. Później te miesięczne przychody zmalały i się ustabilizowa ustabilizowały, ale kurs cały czas spadał. W tym momencie mamy jakieś pierwsze takie zatrzymanie, pierwsze lekkie wzrosty, jeżeli chodzi o kurs. Może coś tutaj się y, przełamało, jeżeli chodzi o spółkę Bumbit. No, Bumbit wypłacił ostatnio dywidendę 29, 24 grosze zaliczka dywidendy spółka, która jest właśnie w tym na tym sektorze gier casualowych, ale to jest też boom Hits, czyli działalność wydawnicza, którą aktywowali chyba w 2021 roku, albo w 2020, już nie pamiętam, ale bardzo niedawno. No i to są też współprace joint ventures, czyli, czyli współprace z innymi zewnętrznymi studiami, więc to jest spółka, która ma takie dosyć zdywersyfikowane portfolio. To jest na pewno duży plus, jeżeli chodzi o, chodzi o spółkę. No tutaj od czasu do czasu trafi im się jakaś naprawdę fajna gra, na przykład najlepsze wydane do tej pory gry Show Race, numer 1 w Stanach Zjednoczonych. Ponad milion dolarów przychodów, więc tutaj było kilka gier, które naprawdę bardzo fajnie się, bardzo fajnie się przyjęły. Oprócz tego y, spółka Boombit ma coś, stworzył własne narzędzie, algorytmy do optymalizacji kosztu pozyskania graczy i maksymalizacji zwrotu z gier i na to dostali z tego co pamiętam jakieś tam dofinansowanie, więc to jest plus. Pierwszy, drugi plus to jest taki, że to y, maksymalizuje kasę, czyli nie patrzy bardziej na jakieś pozycje rankingi, na jakieś różnego rodzaju liczbę pobrań, tylko na to, żeby bumit jak najwięcej zarabiał, i to jest moim zdaniem bardzo ciekawy, bardzo ciekawe narzędzie. Patrząc na spółkę, przychody z gier, zauważmy, mikropłatności 19%, ponad 80% reklamy, bo główna część gier to są gry każualowe. Nie tylko, dlatego też te mikropłatności tutaj, tutaj występują. No i jeżeli chodzi o te przychody, zauważmy. Tutaj. Były od marca, marzec, kwiecień, maj to są takie pójścia w górę, później w czerwcu takie mocne, mocne spadki. Jeżeli chodzi o spółkę, no to zauważmy: marzec pójście w górę, kwiecień w górę, maj w górę i później spadki. I tak naprawdę kurs mniej więcej tak samo wyglądał. W tym momencie mamy sytuację, w której, w której te przychody miesięczne są stale na poziomie 20 milionów złotych, już w tym momencie one się ustabilizowały, bo tutaj mamy wrzesień 20,7. 21,7 październik, w listopadzie 21,6, czyli mniej o 0,4% miesiąc do miesiąca, no ale z drugiej strony widzimy, że, że jest tutaj stabilizacja, jeżeli chodzi, o te, jeżeli chodzi o te przychody i to jest duży plus, że nie mamy już tego, tego dołka, spółka też mówi, że dołek raczej ma już w tym momencie za sobą. Zobaczymy, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście tak będzie no a jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę no to też to nie są jak mówiłem tylko gry casualowe też takie, takie gry na przykład jak Hunt Royal, w której te mikropłatności są bardzo istotne Hunt Royal, gdzie w sklepie Google Play ma ocenę 4,5 więc myślę że to jest bardzo dobra bardzo dobra ocena no i jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ten segment ogółem gier casualowych, no to on jest numerem jeden, jeżeli chodzi o pobrania. Jak mówię, ma on swoje, swoje bardzo mocne, bardzo mocne przewagi, więc to jest na pewno duży plus, jeżeli chodzi o spółkę. No w Październiku widzimy 21,7 miliona przychodów, wrzesień 21,14, listopad to jest 21,6, czyli tu mamy stabilizację tych przychodów. Może w końcu, jeżeli ta stabilizacja dalej będzie, no to coś tutaj się ruszy na, na kursie. No oczywiście. Myślę, że pewne jest niemalże to, że jeżeli przedstawią przychody poniżej 20 milionów złotych, no to tutaj będą mocne spadki, tak jak to miało miejsce wcześniej, więc tutaj liczymy na to, że to już 20 milionów to już jest ta granica, której, której którą cały czas będziemy przekraczać. No, biorąc pod uwagę samą spółkę, nie ma jakichś takich mocnych powodów, żeby, żeby miało być jakoś inaczej, no bo i spółka cały czas wydaje nowe gry i te ich gry. Niektóre są ich własną produkcją, inne to są właśnie y, segment wydawniczy Boom Hits, który funkcjonuje od niedawna, też mają różnego rodzaju współpracę, więc tutaj, biorąc pod uwagę samą spółkę, dzieje się raczej wszystko dobrze. Biorąc pod uwagę rynek jest naprawdę bardzo dobrze, więc tutaj, jeżeli chodzi o Boombit, no może coś tutaj się w tym momencie zacznie dziać, jeżeli będziemy mieli cały czas przychody powyżej 20 milionów złotych. Na to myślę, że najbardziej warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o spółkę. Dzięki bardzo. Powiedz mi, co ty myślisz o spółkach, o których dzisiaj powiedziałem. No, Bumbit. Między innymi, ale też co myślisz o Wieltonie? Tak, no bo mamy już mocne spadki na Wieltonie, gdzie już rynek dyskontuje powoli to, że w ten czwarty kwartał też może być słabszy pod względem rentowności. Pierwszy też. Czy uważasz, że już jesteśmy po tych wszystkich spadkach, czy jednak myślisz, że przy kolejnych słabszych wynikach pod względem rentowności, oczywiście w czwartym kwartale, mogą być jakieś, jakieś tutaj jeszcze spadki na Wieltonie? I to nie jest koniec, jeżeli chodzi właśnie o spadki. Powiedz mi, co ty o tym myślisz. A ja za dzisiaj Ci bardzo dziękuję, standardowo życzę samych zysków, no i cześć!